Cześć moi drodzy, witajcie bardzo, ale bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod i dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejne układanie z LEGO Dimensions, jak ułożyć Batmobile. Tu już ułożyliśmy w poprzednim odcinku, słuchajcie, portal z LEGO Dimensions. Odłożę go na bok i dzisiaj zajmiemy się układaniem Batmobilu. Niestety, problem polega na tym, że nie ma dołączonej instrukcji do tego. To znaczy ja w moim opakowaniu nie mam tej instrukcji. Albo po prostu jestem ślepy i nie mogę jej znaleźć. Ale nic prostszego, jeżeli wy też nie macie tej instrukcji, to ja wam zaraz bardzo pokażę w fajny sposób, jak zbudować ten Batmobil. Zaczynajmy, przejdźmy do rzeczy, słuchajcie. Na pewno będziemy musieli odnaleźć pewne klocki. Mianowicie ten oto, potrzebujemy tych dwóch klocków. Bierzemy jeden. Teraz tak, moi drodzy, doczepiamy do tego klocka ten, prawda? Ten, mam nadzieję, że wy to widzicie oczywiście, prawda? Teraz sprawdzę, czy wy to dobrze widzicie, tak. Ok, no tu pozostaje dziurka i dokładamy tą czwóreczkę. Wtedy dokładamy czwóreczkę, no i subcio. Teraz tak, słuchajcie. Po obu stronach bierzemy żółty klocek i po obu stronach musi być przypięte dwa te czarne klocki i teraz nakładamy je w ten sposób, słuchajcie. No i to już jest szkielet naszego Batmobilu. Tak mniej więcej on wygląda, moi drodzy. Teraz tak, no, będziemy musieli mieć miejsce na koła, więc dokładamy te oto klocki z tej strony, jak widać. O, w ten sposób, proszę bardzo, w ten sposób, tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Aha, i teraz musimy umieścić ten element na dole, tutaj, o właśnie, żeby ten klocek już tworzył coś takiego, taki wzór. Na to nakładamy, moi drodzy, żółty element z tej strony, plus oczywiście tutaj jeszcze jeden element, bo widzę, że tu jest, pomyliły mi się klocki, widzę. No dobra, niech będzie ten, wy pewnie czarny element musicie tutaj włożyć. Ja ten czarny element pewnie włożyłem do, słuchajcie, do portalu, ale no, po prostu ma być czarny element. No i teraz te czarne, słuchajcie, w tym wypadku widzę, że to są srebrne, moi drodzy, srebrne komponenty, moi kochani, srebrne, tak, czyli znaczy, no takie srebro z tej strony i z tej strony, no już to mniej więcej w ten sposób wygląda, no właśnie, chociaż ja to mogę szybko rozebrać. Mamy tu do tego ten odpowiedni przyrząd, tak, który to umożliwia, tak, odczepienie tego, czy nie umożliwia. O, udało się. Oczywiście odpadły mi te elementy, które poprzednio już wam zamontowałem w filmie. O, no i muszę z portalu tutaj wypiąć ten jeden element. Mam nadzieję, że mi się uda i że nic się nie stanie. Zaraz wam to pokażę. Ja pomyliłem po prostu klocki. Ale to zaraz zostanie, słuchajcie, naprawione. Nie martwcie się, błędy się trzeba naprawiać, więc zaraz je naprawimy. Nie ma co się o to bać. Zaraz je tutaj zdobędziemy, ten klocek. Zaraz do niego się dostanę, o właśnie. Super. Teraz tak, to idzie, proszę pana. Wow, 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 nie! Tak. Tak. I zaraz nasz portalik da nam znak. O, dobra. Tutaj włożę ten nasz portal już od razu. A? Ma się czy się nie trzyma? Trzyma się. Dobra, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się czy się nie trzymaj się. No dobra. No i wkładamy coś takiego, no jak widzicie, już mamy tę konstrukcję. Myślę, że to fajnie wychodzi na tym filmie. No dobrze, teraz już bardziej zaawansowane opcje, moi drodzy. Teraz już musimy znaleźć klocek ten. Do niego doczepiamy
tutaj jeden taki. Z tą rączką. Ja go znajdę jeszcze. Jest oczywiście. Jak najbardziej. Doczepiamy też element ten, dwójkę, czy tam jedynkę, jak zwał, tak zwał. Teraz tak, tylko że czy ja wziąłem dobry klocek? Nie. To nie miał być ten, moi drodzy. Pomyłka. Czy ja go znajdę? Czy ja go znajdę, to już będzie problem. Mam nadzieję, że tak. Mi się znowu kolory nie pomyliły. No ale tak to bywa. Tak to bywa, słuchajcie. Dobrze. Mamy tak. Doczepiamy tak. No ja mam element ten, tego co widzę. Widzę, że to chyba nie mam tego klocka. Moi drodzy. Chyba mi brakuje tego elementu. Ojejku, niedobrze. Niedobrze, jeżeli mi brakuje tego elementu. Ciekawe. Widzę, że wybrakowane dostałem produkty. Bardzo fajnie. No bo naprawdę brakuje mi tego. Powinno być coś takiego, tylko żeby to na dół schodziło. Słuchajcie. Ja niestety tego nie posiadam. Więc jest problem. Moi drodzy, nie mam tego elementu. Nie widzę go tutaj, szczerze mówiąc. Więc szkoda. No ale nic. Będziemy musieli go pewnie gdzieś zaczepić. Będziecie tutaj. Aż tak wielkiego błędu to nie ma. No ale jak będziecie mieli ten element, to jak najbardziej. No i co, moi drodzy? Teraz tak. To się może zginać. No i dajemy go tutaj jeden klocek. Ok. I tutaj drugi. W ten sposób. Żeby to wszystko widzicie. Dobra. Super. No, proszę, zobaczcie sobie. Teraz tak. Musimy tu na środku zapewne. No, czyli tak, tu dajemy jeden element. Tutaj dajemy, słuchajcie, jedynkę. Tak. Tutaj dajemy kolejny taki element z tego co widzę. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Moi drodzy. No i teraz z przodu doczepiamy takie jakby zęby, czy jakoś tak, takie zębiki, jak widzicie na załączonym rysunku. Takie zęby niech będą. O, tyk. Bardzo ładnie. No i co? No i zobaczymy, co jeszcze tu możemy dołożyć. Na pewno będzie trzeba tutaj, słuchajcie, mamy tak. No to trzeba założyć jeszcze tu to. Proszę. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tak czy nie tak? Czekajcie, bo coś mi tu... Aha, potrzebujemy jeszcze jednego tutaj, jeden klocek. W ten sposób. Okej, okay, no i teraz tak. Teraz tak. Tutaj dodajemy ten. Tutaj ten. No i pięknie, fajnie to wygląda. Drodzy, teraz te skrzydła tu musimy wkomponować. Nasz Batmobile. Proszę bardzo. Jeden klocek mam wybrakowany. Nie widzę go, nie mogę go znaleźć. Szkoda. Bardzo to nie jest fajne. Brakuje nam jakiegoś komponentu. No ale cóż, może go gdzieś zgubiłem. Kto wie? Nie wiem. Nie widzę go tutaj, niestety. No dobrze, teraz tak. Mamy jedno to. To co? Jak to dajemy? Tutaj włożyć i do tego wkładamy te turbiny. No, jeden i dwa. Proszę bardzo. Tak to powinno wyglądać mniej więcej. Szkoda, że nie ma tego klocka. A jejku, nieładnie. Nie, nie, bardzo niefajnie. No, moi drodzy. Teraz tak, koła. Koła, to będzie ciekawe. Włożyć to tu.
Tak, do siebie, jedno do drugiego. Ok. Zaraz zrobimy tutaj koła. Fajnie to będzie wyglądać na pewno. Słuchajcie. Czekajcie, moi drodzy, zaraz wracam. Zaraz wracam. Jestem z powrotem i pokazuję wam na odcinku, co trzeba. Dobra, wpinamy kolejne koło, jak widzicie. I tak musimy zrobić parę razy, słuchajcie, żeby po prostu te koła tu już normalnie funkcjonowały. Gdzie nam się to uda? O, dobra, tu mamy jeszcze jakieś klocki, więc całe szczęście już się wystraszyłem. Nie będę miał tych części, troszkę wybrakowane elementy do mnie dochodzą. No dobrze, to jeżeli chodzi tyle, jeżeli chodzi o koła. Jak widzicie, ten pojazd już przypomina ten Batmobil, który mieliśmy stworzyć, więc cieszę się niezmiernie. Cieszy mnie to bardzo, nie powiem, że nie oczywiście, no bo to są już, patrzcie, koła, można, może jeździć, prawda? I teraz tak. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy wpiąć do tego Batmobila właśnie tu, tak? I to wrócić tu, moi drodzy. O, w ten sposób. Proszę bardzo. No i tak wygląda ten, słuchajcie, Batmobil. Moi drodzy, tak wygląda złożony całkowicie ten Batmobil. Tu jeszcze powinny być, słuchajcie, no, ten klocek, tak, tylko że niestety brakuje nam jednego z elementów, ale mimo wszystko bardzo fajnie to wygląda, moi drodzy, tak wygląda cała ta instrukcja. Jeżeli ktoś jej nie ma, to właśnie w tym filmie chciałem wam pokazać, jak to dokładnie ułożyć tego, ten Batmobil. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę. Cześć, moi drodzy.